Superman Lives jest skasowanym filmem o Supermanie, który miał zostać wyreżyserowany przez Tima Burtona i wyprodukowany przez Johna Petersa w 1998 roku. Główną rolę miał zagrać Nicolas Cage, który wywarł presję na Warner Bros., żeby to Tim Burton stanął za kamerą, a nie Henry Harrin, jak początkowo planowano. Nicolas Cage miał konkretne wyobrażenie projektu i uważał, że tylko Tim Burton jest w stanie je zrealizować po projektach, jakie były Batman i Powrót Batmana. Wielokrotnie zmieniono scenariusz w filmie. Łącznie powstały trzy wersje scenariusza, nad którymi pracował Wesley Strick, Don Gilroy i Kevin Smith. Najbliższa realizacji była wersja napisana przez Smitha, która miała luźno czerpać inspirację z komiksu Śmierć Supermana. W filmie człowiek ze stali miał zmierzyć się z Brainiakiem i obca forma życia wzięła sobie za cel uśmiercenie wroga, dlatego zablokował Supermanowi dostęp do słońca i uwolnił Doomsdaya. Pojedynek z bestią miał zakończyć się w wiadomy sposób, czyli śmiercią Supermana. W dalszej historii Superman zostałby wskrzeszony i miał to umożliwić specjalny, tymczasowy kostium wytwarzający źródło energii i mocy. W obsadzie poza Nicolasem Cage'em mieli wystąpić Chris Rock jako Jimmy Olsen, Sandra Bullock jako Lois Lane czy Christopher Walken jako Brainiac. Scenariusz również uwzględniał użycie postaci Lexa Luthora, ale tu nie podano aktora, który miałby go zagrać. Film został skasowany przez Warner Bros. W kwietniu 1998 roku, zanim rozpoczęły się oficjalne prace na planie. Niestety nigdy nie podano oficjalnego powodu tej decyzji. Nieoficjalnie mówi się, że były to problemy związane z budżetem oraz niezadowolenie studia po premierze filmu Marsjanie atakują Burtona. Choć projekt skasowano, to odbyły się przymiarki stroju Supermana przez Nicolasa Cage'a. Próby zostały uwidocznione w latach 2009-2015, m.in. za sprawą dokumentu Death of Superman Lives – What Happened, wyrysowany przez Johna Scherpena. Film ten miał premierę 1 maja 2015 roku i pokazano w nim niewidoczne wcześniej szkice koncepcyjne czy materiały pochodzące z przymiarek stroju. Choć Nicolas Cage nie otrzymał wtedy możliwości zagrania Supermana, to dostał taką szansę w filmie The Flash w 2023 roku. Aktor pojawił się w gościnnym występie, gdzie na jednej z alternatywnych ziem odtworzono jego pojedynek z gigantycznymi pająkami, który miał normalnie zmieścić się w Superman Lives. To tyle Ci ode mnie, dziękuję Wam wszystkim za uwagę.